Media, wyciekły nagrania z telefonu zamordowanej nauczycielki Świnoujście. Media, prywatne nagrania zamordowanej nauczycielki. Pojawiły się nowe informacje w sprawie 44-letniej nauczycielki, która zginęła po ataku nożownika w Świnoujściu w połowie maja. Wyciec miały nagrania z telefonu zamordowanej. Według informacji, głosu Koszalińskiego, prywatne nagrania lub ich fragmenty posiadają osoby postronne. Jak wskazano, nagrania to przede wszystkim prywatne rozmowy oraz treści wrażliwe, jak rozmowy ze szkolną pedagog na temat uczniów. Lokalne media podają, że Mateuszen, konkubent, a zarazem zabójca 44-latki miał wejść w posiadanie wspomnianych taśm. Na ten moment prokuratura powstrzymuje się od komentarzy w tej sprawie. Nie wiadomo więc, czy nagrania mogły być motywem do dokonania zabójstwa. Marzena Gańcza, dyrektorka szkoły, w której pracowała zamordowana nauczycielka, na pytanie o nagrania odpowiedziała tylko: Te nagrania są nielegalne. Przez te nagrania zginął człowiek. Ja nie będę niczego komentować. G.K. o sprawę zapytał także adwokata, Michał Lizak ocenił, że samo rejestrowanie rozmów nie jest nielegalne. Jednak ich rozpowszechnianie, bez zgody osób uczestniczących w rozmowie, już tak. Świnoujście 44 latka zginęła na oczach dziecka do ataku na nauczycielkę doszło 17 maja po godzinie 15 pod budynkiem prokuratury w Świnoujściu. Przy zdarzeniu była matka sprawcy wraz z synem napastnika i poszkodowanej. Agresor, konkubent kobiety, wielokrotnie ranił ją nożem. 44 latka zmarła mimo reanimacji i wysiłku w lekarzy. Po ataku mężczyzna podciął sobie nadgarstek, wymagał interwencji medycznej. 40-latek został zatrzymany przez policję. Za zabójstwo grozi mu dożywocie.